Dostojni goście, szanowni państwo. Jednym z największych i najważniejszych etapów w karierze nauczyciela akademickiego jest możliwość wygłoszenia wykładu inaugurującego w Macie Czyszyńczaku. Jestem dumny, że zastąpiłem tego zaszczytu. Jest to dla mnie dzień szczególny. Z tą uczelnią, z tym miejscem jest związana cała moja kariera zawodowa, całe moje dorosłe życie. W tym miejscu przeżyłem American Dream. Od szeregowego podchorążego Wojsk Akademii Medycznej do dyrektora tej instytucji. Od wolontariusza do profesora zwyczajnego. A teraz już po swoim osobistym wstępie, a wreszcie. Szanowni państwo, doświadczenie połączenia wojny i medycyny jest znane ludzkości od zawsze. Już w pierwszych pisanych słowach białego człowieka, kiedy mówiono o wojnach egipskich i walkach Napoleona, walka Faraona z Nubiami, mówiono o doświadczeniach związanych z obrażeniami pola walki. Genialna książka Miki Waltari, znana w większości Egipcjanin, synuje, opisuje fantastycznie wykonywane trepanacje czaszki, które powstawały w następstwie obrażeń ośrodkowego układu nerwowego, obrażeń głowy. Znane powiedzenie, przypisywane między innymi Hipokratesowi, sprawdza się naprawdę do dziś. Do XVI wieku, co prezentuje piękny obraz, który jest w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie, rany zadane na polu walki, ale i poza polem walki, leczone były praktycznie jednym, jedynym sposobem. Polegało to na przyrzeganiu, wypalaniu tych ran, które miały być pierwotne, zakażone miazmatami, albo na wypalaniu olejem lżącym. Aż do 1537 roku, kiedy wybitny twórca francuskiej chirurgii Ambroise Paré, który wyprowadził chirurgię francuską z rzemiosła cyrulików do akademii, wybitny lekarz wszystkich francuskich królów z dynastii Waryzjuszy, a przede wszystkim związany z Franciszkiem I podczas obrążenia Turynu, naraz brakuje oleju, brakuje możliwości przypalenia ran. Jest przerażony i tych ran zostawia. Przychodzi na drugi dzień i ku swojemu wielkiemu zdziwieniu stwierdza, oni lepiej wyglądają, oni są zdrowsi. Te rany są zupełnie inaczej wyglądają. Czyli nie będziemy dla bieżącego oleju, a będziemy powiązywali naczynia. I tak powstaje jedno z największych dzieł średniowiecza i jedno z największych dzieł medycyny. Dzieła wszystkich Ambroziusza Paré. No i teraz wspomniany Napoleon, do którego tak się zbliżyłem wcześniej. Generał Baron Dominik Rey. Tych transport rannych. Nie zostawiamy rannych tam, gdzie ich nieszczęście trafienia wrogimi siłami trafiło, tylko transport. No i fantastyczna technika amputacji. Podczas bitwy po Borodino, która się zakończyła pewnym plusowym zwycięstwem, dokonał 200 operacji na dobę, co daje się jedno 7 minut 40 sekund, a najszybsze odjęcie kończyny wykonał w 120 sekund. Pamiętamy, że jest to w tym czasie, kiedy szybkość operacji decydowała o życiu chorego. Kiedy operacja trwa dłużej niż 10 minut, chory nie można przeżycia. Genialność techniki chirurgicznej wtedy zastosowanej ma swoje implikacje do dzisiaj. Zasady opracowane przez Laheya mają w znaczącej części swoją prawdę również dzisiaj i dotyczą szeroko wykonywanych niestety jeszcze objęć leczniczych w zakresie ortopedii onkologicznej, operacji onkologicznej, czy następców razów mających miejsce dzisiaj. Czy wojny krymskie. Na polu walki pojawia się cudowna kobieta. Kobieta zjawisko. Florence Nightingale. Zwraca uwagę na rolę pielęgniarki. Nie tylko bezpośrednia pomoc lekarska, ale opieka pielęgniarska ma prawie decydujące znaczenie do powrotu do szeregu walczących. Mikołaj Pirogow, wybitny chirurg rosyjski, zwraca uwagę, że jeden człowiek niewiele może, ale ten człowiek w dobrze zorganizowanym systemie ratownictwa medycznego może wiele.
Nie tylko jeden lekarz, ale również organizacja. Stąd transport, opatrunki i już wtedy opatrunki gipsowe. Wojny burskie. Dramat, broń palna, szrapnel, odłamki. I fantastyczny postęp medycyny. 7 lat wcześniej Karol Rentgen odkrywa promienie rentgenowskie. Już po 7 latach aparat rentgenowski jest na bulwarach. I tam wykazuje swoją fantastyczną przydatność w rozpoznawaniu odłamków od szrapneli i możliwości ich usuwania. Pierwsza wojna światowa. Wojna zniszczonych twarzy, między innymi. Szerokie zastosowanie broni chemicznej. I Sir Harold Dell Gilles tworzy podstawy chirurgii plastycznej twarzy. Pod Londynem powstaje szpital dla ludzi bez twarzy na 5000 rannych. To, co tam zostało opracowane, jest podstawą do fantastycznych osiągnięć już współczesnej medycyny. Medycyny prezentowanej przez panią profesor Simionow i fantastycznego naszego kolegę z Poznania, pana profesora Majewskiego. Tam powstają zasady, które będą podstawą przeszczepów twarzy. Tam powstały zasady wszystkich operacji kosmetycznych i rekonstrukcyjnych. Znany Hardy Cushing wprowadza ssak do tkanki. Możliwość wykorzystania usuwania przy pomocy ssaku zmieszczonej w tkanki mózgowej i zastosowania prostej rzeczy, elektromagnesu. To potem wraca do sali operacyjnej. Dramatyczna bitwa nad Somą, gdzie państwa Antanty osiągają pyrrusowe zwycięstwo. Przez parę miesięcy ginie milion ludzi. Liczba rannych jednego dnia sięga 100 tysięcy. Powstaje tak zwane pojęcie stopy okopowej. Błoto, brud, bakterie, zgorze. Jedynym ratunkiem są szerokie nacięcia, tak zwane lampasowe, i usunięcie martwych tkanek. To jest zasada stosowana do dziś. Jest to podstawowy ratunek z leczeniem zgorzeń. Znany wszystkim Śląsko-Urazowy. Generał-major Sir Marshall Cowell opisuje tak zwanych rannych bez ran, gdzie ochłodzenie, odwodnienie, osłabienie czyni tych ludzi pełnym rozchwianiem ustrojowej homeostazy. Wprowadza fantastyczny schemat leczenia. Bardzo prosty. Leki przeciwbólowe, morfina, nawodnienie i ogrzanie. Podstawa współczesnego postępowania leczniczego u chorego po umarciu. Z pola walki jesteśmy w sytuacji aktualnie wszystkich szpitali i postępowania leczniczego. Pierwsza wojna światowa to bezpośrednie transfuzje krwi, gdzie major wojsk kanadyjskich i kapitan wojsk brytyjskich, jakby niezależnie od siebie, dokonują przetoczeń bezpośrednio od zdrowych, niezranionych żołnierzy do ciężko rannych. Z bardzo dobrymi wynikami. Genialny Alexis Carrel, twórca chirurgii naczyniowej, twórca transplantologii, człowiek, o którym do młodych naukowców mówiono tak. Jeżeli coś odkryłeś, coś wymyśliłeś, to sprawdź najpierw, czy Karol tego przed tobą nie dokonał. Jeden z nielicznych noblistów chirurgii. I on swoje doświadczenie zdobył właśnie na podwórku. Był majorem wojsk francuskich, pochodził z takiego genialnego miejsca, gdzie wielu chirurgów francuskich pochodziło z Lyonu i odprowadził chirurgiczne oczyszczenie ran, czyli tak zwane debridement i płukanie. Opracował z swoim kolegą specjalny płyn Dankina, który wyratował przed erą antybiotyków bardzo wielu ran. Oczyszczenie rany i płukanie. Mamy tutaj swój wielki wkład. Romuald Węgłowski. Postać zapomniana, trochę nieszczęśliwa. Profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, bohater wojny lata 20. Niestety zawieszony trochę w próżni. Dla Rosjan był zawsze Polakiem, dla Polaków był Rosjaninem. I przegrał wielką batalię o katedrę Uniwersytetu Jagiellońskiego. K.
każdy współczesny wykład kogoś i każda wielka książka mówiąca o odgrodzeniach naczyń zaczyna się od Dokona Węgórskiego, który opisuje swoje doświadczenia z wojny roku 20 i który wprowadza 10 dekalog, 10 zasad leczenia obrażeń naczyń. Jedną z tych jest właśnie wstawka odwrócona naczyniowa. Podstawowy zabieg chirurgii naczyniowej stosowany wszędzie do dzisiaj. Tak, jest to zabieg Romualda Węgórskiego. Wojna w Hiszpanii. Liczne zgony wśród ludności cywilnej i dramat otwartych złamów. I szerokie stosowanie gipsu. Londyn. Bombardowanie, zasypanie ludności cywilnej. Powstaje nowa jednostka chorobowa. Zespół zmiażdżenia. I sposób postępowania leczniczego. Trochę czasu zajmie medycynie powiązanie, że przyczyną zgonu jest uszkodzenie nerek i odwracalne w wyniku zatkania mioglobiny. To są osiągnięcia, które właśnie z obrażeń konfliktów zbrojnych, wojennych przechodzą do medycyny cywilnej i tam znajdą swoje trwałe, dalsze i skuteczne rozwinięcie. Lądowanie w Normandii. Wielki sukces militarny, ale 80% zgonów to są krwotoki z powodu przemieszczonych odłamów. Hugh Owen opracowuje słynną szynę, która jest nie tylko stabilizacją, ale od razu doraźnym wyciągiem. Ale po drugiej stronie działają też bardzo mądrzy ludzie. Wybitny chirurg niemiecki Gerhard Kissner tworzy gwóźdź śródszpikowy. Coś, co sprawdzone na polu walki we Francji jest do tej pory w różnych odmianach z podstawą, jednym z podstawowych zabiegów ortopedycznych. Wojna w Korei i Wietnamie. To jest nowoczesne leczenie wstrząsu. To są operacje rekonstrukcyjne naczyń, które mogą być wykonywane w ciągu jednej godziny ze względu na transport lotniczy. Współczynnik utraty kończyn z 60-70% spada do 10-15%. Tutaj swoje największe osiągnięcia zdobywa gigant światowej chirurgii serca i naczyń, Sir Michael Debecki. Właśnie jego opracowania z II wojny światowej, ale przede wszystkim rozwinięte w Korei i Wietnamie, są podstawą współczesnego leczenia w zakresie chirurgii sercowo-naczyniowej. Zbliżamy się do naszych czasów. Damage control, czyli postępowanie etapowe. Postępowanie, które ma za zadanie na pierwszym etapie wyrównanie homeostazy, zatamowanie krwotoku i danie szansy na leczenie chorego i dojście do ostatecznej operacji. Nie wszystko naraz. Na początku ratujemy życie. To jest troszkę rozwinięcie filozofii. Primum vivere, deinde filozofare. Damage control jest największym osiągnięciem wojny Irak-Afganistan. Skąd to? Bardzo ciekawa jest historia, skąd to się wzięło. Jest to pojęcie marynistyczne. Powstało w słynnej dacie, kiedy został zaatakowany Pearl Harbor, US Navy został zniszczony. I żeby dopłynąć do ratującego brzegu, generał, admirał David Focus wydaje jeden z najsłynniejszych rozkazów US Navy. Do diabła z torpedami. Cała nasza. Wyrzuca wszystkie torpedy, rozbraja okręt i łamiąc wszystkie rozkazy powoduje, że okręt dopływa do portu. Mamy sąd wojenny, no ale już o tym historia milczy, jakoś zostaje niewiniony. Okręt dopłynął, ludzie przeżyli. I to przeniesienie do medycyny znajduje swoje właśnie zastosowanie fantastycznie rozwinięte w Wietnamie, w Afganistanie i w Korei, w Iraku, Afganistanie. A więc operacja początkowa. Praktycznie zatamowanie krwawienia, zatamowanie wycieku patologicznej treści, wyrównanie rozsianej homeostazy. Potem resuscytacja, przerwa i operacja końcowa.
Nowoczesne rozwiązania techniczne, odzyskanie krwi z pola operacyjnego, szybkie przetoczania krwi już do szpikowu. Pomysł używany jednostkowo w niektórych ośrodkach akademickich poprzez pole walki został tak spopularyzowany, że powstają nowoczesne urządzenia, które teraz są szeroko już stosowane. Tak, silna resuscytacja to jest znowu podawanie pełnej krwi grupy 0 bez próby krzyżowej jako element ratujący życie w 4 jednostki plazmy i dużej ilości rekombinowanego 7 czynnika osocza. A więc współczynnik plazma koncentrat to jest już 1:1, a nie jakieś rozladnianie i zmniejszenie ilości podawania krystalów. Ale niestety pojawia się następstwa intensywnej resuscytacji, czyli masywne obrzęki, wzrost ciśnienia na ciała, ale można powiedzieć, że to dobrze, bo tylko żywi ranni mają powikłania. Hemostaza. Powstają nowe środki aktywne miejscowe. Obok znanych klej fibrynowych powstają nowe, ze słynnym piklotem. Z dumą można powiedzieć, że Wojskowy Instytut Medyczny Kliniczny Oddział Chirurgii Plastycznej Parzeniowej ma tu swoje dokonania. Tu opracowany, w tej klinice opatrunek znalazł swoje zastosowanie, został opatentowany i wykazał swoją bezpośrednią przydatność. Środki hamujące krwotoki krwawienia podawane do żywienia, to słynny Nowosemen w tej chwili w każdym szpitalu. To jest tak zwana ampułka ratująca życie ostatniego ratunku krwotoku, ale również koncentrat krwotrombiny. Diagnostyka obrazowa. Obok prostego badania, gdzie ratownik medyczny, czy nawet prawie żołnierz już tej chwili, bierze sondę USG i w 4 polach dotykając brzucha jest w stanie rozpoznać bezpośrednie zagrożenie życia. Ale to również na polu walki w szpitalu polowym możliwość wykonania skanu tomografii komputerowej całego ciała. Obrażenia klatki piersiowej to jakby 2 elementy wprowadzone w ostatnich działaniach konfliktu zbrojnych. To terakoskopia wideooperacyjna i technika starterowa. W odniesieniu do brzucha to jest laparoskopia wyobrażeń przenikających, czyli coś, co kiedyś jakby było zupełnie elementem zakazanym. Szokująca rzecz, możliwość zachowawczego leczenia większości obrażeń narządów miąższowych. Tak, to wyszło z pola walki. Bo nie wszystkim można było w danej jednostce czasu przez dany team operacyjny zoperować. Tych jakby bardziej stabilnych odraczano. I co się okazuje, że przychodząc za 2-3 doby, już oni nie wymagali operacji. Bo narządy miąższowe przestawały krwawić w wyniku leczenia zachowawczego i w wyniku monitorowania można było postępować zachowawczo. Jest to wielkie osiągnięcie współczesnej Wojskowej Służby Zdrowia, wyniesione właśnie z prowa. Czy patofizjologia zespołu ucisku w obrębie jamy brzuszka? I wyobrażenia brzucha to takie 3 nowoczesne techniki. Technika otwartego brzucha, że nie musi być laparotomia końcowa. To jest leczenie pod ciśnieniem, wykorzystanie, ale również minimalnie inwazyjne. Protezowanie przewodów żółciowych i trzustkowych. Nie każdy chory musi być rozległy operowany. Wyobrażenia naczyń to jest zasada damage control. Tu jest odniesienie czasowa przetoka, temporary shunt. I tu znowu Wojskowa Służba Zdrowia Polska ma wielkie dokonania. Chciałem wspomnieć doktorat pana profesora Jerzego Strużyny o czasowej przetoce ratującej kończyny dolne. I wreszcie postępowanie krwiożnaczeniowe. Możliwość tamowania doraźnego krwotoku, ale i ostatecznego zaopatrzenia obrażonych naczyń. Ta sentencja, która powstała 250 lat temu, jest bardzo aktualna do dzisiaj, a nawet jakby miała jeszcze większe znaczenie. I to, od czego zaczęliśmy. Połączenie medycyny pola walki z centrum urazowym. Jakby jedność w jednej sytuacji. Od pola walki do centrum urazowego. Od centrum urazowego do pola walki. Czyli jedność działań konfliktów zbrojnych przeniesiona na działanie w konkretnej sytuacji klinicznej. I to, co chciałem pod swoją część podsumować, że nie tylko indywidualne jednostki przyczyniły się do wielkiego postępu,
ale również nowości w systemie organizacyjnym, które wyszły właśnie z tych doświadczeń porażek. Zobaczmy.